Na pewno wielu z Was kojarzy gry z serii Tekken, ale nie każdy zna jakieś fakty albo ciekawostki czy inside info. Dzisiaj przedstawię Wam kilka właśnie faktów i ciekawostek na temat mojej ulubionej bijatyki, czyli Tekkena. Zaczynamy. Na początek porozmawiamy sobie o postaciach. Każda gra ma jakieś swoje lubiane albo i nielubiane postacie, rozpoznawalne ikony dla danej serii i podobnie jest z Tekkenem. W każdej części Tekkena mamy bardzo dużo postaci, jest ich, bym powiedział, z części na część coraz więcej, ale cztery postacie wyróżniają się na tle innych. Dlaczego? Ponieważ tylko cztery postacie w całej serii Tekkena pojawiały się w każdej grze. Te postacie to Nina, Paul, Yoshimitsu i jedna z głównych postaci dla serii, czyli Heihachi Mishima. Myślę, że postaci Katsuhiro Harada nie trzeba nikomu przedstawiać, a już na pewno nie trzeba tego robić fanom marki Tekken. Oprócz tego, że jest ojcem chrzestnym Tekkena, czy wiedzieliście, że jest też niezłym aktorem? Tak, dokładnie. Katsuhiro Harada podkładał od samych początków głos do takich postaci jak Lo, Yoshimitsu czy też Kunimitsu. Wraz z pojawieniem się najnowszej części Tekkena, czyli Tekkena 7, gra, cała seria raczej, dostała nagrodę. Chodzi o nagrodę Guinnessa, rekord Guinnessa pobity przez Tekkena w kategorii bijatyki i gry z najdłużej trwającą główną historią. Chodzi tutaj oczywiście o story mode, o historię rodziny Mishim, która trwa już ponad 20 lat od Tekkena 1. Jak na pewno wiecie, w Tekkenie mamy bardzo dużo postaci. Z części na część niektóre postacie wracają, inne znikają, dostajemy też postacie nowe itd., itd. Jak mogliście zauważyć, w Tekkenie 7 nie było jednego pociesznego zwierzaczka. Chodzi tutaj o kangura Rogera Juniora. Niestety w trakcie produkcji Tekkena 7 pojawił się w internecie filmik, bardzo znany, popularny filmik, gdzie facet walczył z kangurem, aby uratować swojego psa. Niestety to jest tylko kontekst, nie ma to większego znaczenia, a po tej całej akcji i nagłośnionej w internecie różne organizacje praw zwierząt oburzyły się o to nagranie i Bandai Namco zdecydowało, aby dla bezpieczeństwa nie umieszczać pociesznego kangura w kolejnej odsłonie serii Tekken. Chodzi tutaj oczywiście o Tekkena 7. Zobaczymy, jak sprawy będą się miały w kolejnej części, czyli w Tekkenie 8. Czy jest nadzieja na powrót Rogera? Jeżeli dana gra czy seria jest popularna, to zapewne wiecie, że postacie dostają swoje jakieś osobne gry, filmy, seriale, animacje i tego typu rzeczy. A czy wiedzieliście, że Nina i Anna dostały swoją osobną grę spin-off Death by Degrees? Gra na konsolę PlayStation 2 wydana w 2005 roku to spin-off serii Tekken z siostrami Williams w roli głównej. Była to chodzona bijatyka, trochę bym powiedział w stylu trybów znanych nam z Tekkena, czyli na przykład Tekken Force lub, jeżeli chodzi o gry, porównałbym to nawet do serii gier Ninja Gaiden. Jak już jesteśmy przy temacie postaci, wypożyczeń, spin-offów, dodatkowych gier i tak dalej, to powiem Wam ciekawostkę na temat postaci, która debiutowała w Tekkenie 6. Chodzi tutaj o Larsa Alexandersona. W 2010 roku powstała gra Naruto Ultimate Ninja Storm 2 i właśnie w tej grze swój gościnny występ jako postać miał Lars Alexanderson. Jeżeli graliście w Tekkena 7, to na pewno zauważyliście taką postać jak Akuma. Nietypowy wygląd, wcześniej go nie było i gameplay też ma bardzo ciekawy, bo może strzelać kulkami z rąk, normalnie jak ze Street Fightera. Okazuje się, że tak, na pewno nie wszyscy o tym wiedzieli, ale Akuma to jedna z bardziej rozpoznawalnych postaci z gier serii Street Fighter, czyli bijatyki 2D od Capcomu. Pojawił się niespodziewanie właśnie w Tekkenie 7. Nie był to zwykły występ gościnny, ponieważ jak się później okazało, Akuma został jedną z ważniejszych postaci dla całej serii historii Tekkena. Kolejny fakt albo ciekawostka bardzo dobrze wróży dla całej serii Tekkena, ponieważ Tekken 7 to najlepiej sprzedająca się część z całej serii. Pod koniec grudnia 2022 Katsuhiro Harada, czyli ojciec chrzestny Tekkena, poinformował, że udało się sprzedać aż 10 milionów kopii gry oraz ogólna sprzedaż gier serii Tekken przebiła 54 miliony sztuk. Wcześniejszy rekord należał do Tekkena 3 z wynikiem 8,5 miliona. Także możecie zobaczyć, ile lat minęło od Tekkena 3 do Tekkena 7, aż rekord sprzedaży został pobity. Zanim jeszcze zakończymy dzisiejszy materiał, to mam do Was pytanie. Czy znacie jakieś ciekawe fakty o Tekkenie, które nie były dzisiaj przedstawione w filmiku? Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie komentarz. Dodatkowo zachęcam Was do udostępniania filmiku, lajkowania, subskrypcji, jeżeli podobają Wam się tego typu materiały. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.